Igor Judin. No rzeczywiście, to taki MVP bez dwóch zdań. Nie było żadnych wątpliwości dzisiaj z wyborem najlepszego gracza. Od początku grałeś świetnie. Były dobre mecze w swoim wykonaniu, ale tak równo ciebie grającego, to ja chyba jeszcze nie widziałem w polskiej lidze. No dziękuję przede wszystkim, ale muszę powiedzieć, że znowu Jesse Womers zagrał dzisiaj bardzo dobrze. Ja miałem bardzo dobre wystawy, miałem czasami jeden blok, czasami w ogóle bez bloku, także nie mówię, że to było łatwo, ale po prostu kiedy masz bardzo dobre wystawy, to zawsze pomaga tak dobrze grać. Po tych porażkach w Lidze Mistrzów obawiałeś się trochę tego spotkania dzisiaj? Tak, w ostatnim czasie nie grałem bardzo dobrze i na pewno ostatnia porażka w Lidze Mistrzów troszkę boli. Także dla nas to było bardzo dobre zwycięstwo, żeby być w czwórce teraz po pierwszej rundzie i żeby znowu zagrać dobrze. Tak, teraz przed Wami kolejny ciężki mecz w Lidze Mistrzów, Friedrichshafen. Czy taki mecz jak dzisiaj trochę Was podbuduje i on będzie miał znaczenie w kontekście tego meczu z niemieckim zespołem? Tak, na pewno. Ja myślę, że na pewno taka gra nas podobuje. I postaram się zrobić wszystko. Postaram się grać jak zespół lepiej. Chyba wszyscy tak będę grał na 100%, także mam nadzieję, że to będzie wyglądało dużo lepiej niż ostatnie dwa mecze w Lidze Mistrzów. Na co stać zespół Jastrzębskiego Węgla w tym roku w Lidze, w polskiej Lidze? No na pewno chcemy wygrać, jak zawsze na pewno chcemy wygrać, także staram się robić wszystko, żeby dojść do tej celi. Dziękuję bardzo, raz jeszcze gratuluję pięknego osiągnięcia dzisiaj tej statuetki, która jest bardzo cenna dla wszystkich zawodników. Wracamy do studia Krzysztofa Aniołowicza.